Cześć, witajcie, z tej strony Brączek. Witam was w grze Farming Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Miki. Dzień dobry, pragnę wszystkich serdecznie powitać. Miki tutaj pragnie powitać, ja również pragnę was powitać wszystkich tutaj bardzo serdecznie. Pierwszy odcineczek z nowej serii z Mikim. Tak. Kolejny już na kanale mojej serii. I tym razem... zaprzeczyć. I tym razem coś nowego, co w sumie może się wam spodobać. Jak widzicie, to już za Mikim ukazują się dwa piękne forsznicy. Dobra, skądś pierdzielić, jadziemy dalej tam. Tak, jadziemy na... Jeszcze pokażę tylko zestawy nasze z przyczepami. Jak widzicie tutaj dwa Ursusy. 16-14 i 16-14. Przepraszam Mateuszku za moje wulgarne zachowanie, ale zobaczysz, o co mi chodziło na kamerce. Dobrze, to teraz Miki, ty musisz sobie wybrać kombajn. A który ci bardziej odpowiada, Mateuszu? Ja się dostosuję do twoich decyzji, naprawdę. Jest... Dobra, tebie ten. Kurwa. Nie wiem w ogóle... No wezmę ten. Ty fajnie, ty kurde razu mi się Mokrzym przypomina. Dobra, oddajmy to. Moment. Już jadę. No ty powiem ci, że ciekawe. Mody jak na... Ale co zdejmiesz? Zobaczysz po tym wszystko. A czekaj, otworzę bramy. Powiem ci ogólnie, że bardzo ciekawe mody jak i mapa. Mapa przede wszystkim, mapa bardzo fajna. W ogóle mapa wyszła niedawno, ale w ogóle tekstury na tej mapie pierwszy raz widzę na oczy. Pszenica jest tak śliczna, że się zakochałem w tej pszenicy. No, nie wiem co będziemy teraz kosić w sumie. Tu po prawej stronie. Oj, czekaj, bo ja nie wiem, czy ja... Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja przejdę przez rzeczkę. Przez rzeczkę, przez mostek chyba. Boże, to mój... Jezus Maria, header mi urwało chyba. Jać. Ej, to jest pszenica chyba, nie? Tak, ale fajnie z tym. Chyba, że ja wjeżdżam. Tu miałeś wiatracha wcześniej, w sumie też. W ogóle pola są tu ogarnięte. I są takie fajne. I animacje ma. Jo? Jezus Maria, najlepszy kombajn do BFS-a będzie. Myślisz? Jakie ładne animacje ma. To zapaliłem, matko boska. Jezus Maria, laga miałem. Bo światło zapaliłem. Nie włączaj światło, proszę. A ty widzisz u mnie animację, czy nie? Jezu, tak widzę. A, to ja nie widzę nic. A nie. Nie widzisz animacji? Nie, no tak. Nie, no są, tylko tak nie zawsze. Ty, to chyba mi się wydaje, że będziemy musieli zgrabać te pokosy. Czemu? Co? O Jezu. No, to, no chyba będziemy musieli zgrabiać, tak. Bo jednak szerokość robocza tych forszajów nie jest jakoś powalająca. Ty, no ale on ma chyba szerszy header niż Bizon. No szerszy ma, no ale mówię, że no nie powala. Grube pokosy słomy, bo pszeniczka ładna. Właśnie tak, tak, no. Właśnie o to chodzi, nie? Pszeniczka ładna, no to w następnym odcinku się wiedzie z grabiareczką i prasą i tyle. Jo, ale nie no, ten skin to po prostu jest bajunia. Ja nie wiem skąd on ten skin wyczasnął, bo nie widziałem się w 15 kioskinu. Też chyba nie widziałem, ale no naprawdę... Ale ogólnie wszystkie skiny na tej mapie takie są. Jęczmienia i czy tam rzepaku też jakieś w ogóle inne całkiem niż ten. Ile ty jadziesz? 8 na godzinę. Dobra. A ty? Ja jechałem 10. Ja trochę zwolniłem na początku chyba, przypadkowo. Ale ogólnie nie wiem, czy powinniśmy objechać dookoła. Damy radę objechać na pewno. Ale co, na zbiorniku jednym czy naszym? Na jednym zbiorniku, no. A jo. Ja mam 1,5 tony. No też. No dziwne, że miał trochę inne, nie? No tutaj rzepak. Rzepak akurat mi się tak nie podoba, aż tak super, ale... Znaczy on taki zielony z daleka się wydaje. No tak jakby miał być cięty na pokos, nie? No. A nie na ten, tak, nie na... też fajny. Taki niedosuszony, trzeba go jeszcze opryskać. O jo. Randapą go pierdolę. Spalić go trzeba. Nie, ale ta pszeniczka naprawdę super. Ogólnie nie powiedziałem jak mapa się nazywa. Mapa się nazywa Slovakia Map. Slowakia, jo. Czyli jak sama nazwa mówi, mapa to słowacka. Patrz mi jaka fajna. Słowacka, czeska, coś takiego. Czesko-słowacka, słowacko-czeska, no wiecie sami o co chodzi. I no, będzie tam mieli wszystko kurczę powiedziane, jak się nazywa, może to sami też pograć, proszę bardzo. No będziemy się bawić w taki PGR. Kurwa. Z Mikim. Ja popieram, mam nadzieję, że jakiś rozwój będzie w przyszłości też tego PGR-u. No, większe forsznity dostanie. On zakupi większe forsznity. Nie, no, dokładnie. Coś się pomyśli, na razie Ursusy, a potem zobaczymy. No ja myślę, że Ursus to teraz będzie marka taka przewodnia, która będzie nas wiedła przez tutaj jakąś część serii przynajmniej. I ja myślę, że my na nich trochę zagościmy. Ja ci powiem, te Ursusy? Jeden z lepszych. Ładne. Teraz już idzie znaleźć takie fajne ciągniki, może 60 tam jeszcze nie ma dużo fajnych, ale właśnie takie 16 czy coś to już jest, już da się znaleźć. Tak, już tam trochę od na szczęście do 15 wyszło. Na szczęście. Jo, więc no, więc beka. Jak ty jadziesz? Znaczy ja chciałem, weź mnie przepuść, co? No dobra, niech ci będzie. Jezus Maria, że ja bym się w ten ruch nie pakował. Matko boska, dupa ci wpadła tam. Boże, utopił kawałek kombajnu. Ja nie wiem. Spokojnie. Taka fajna trawka tutaj porasta. Przez no te pokosy, nie? Trochę nieużytki masz. Ale tylko tutaj. No zobacz, taka pszeniczka ładna. Zarąbiste. Kurde. Takie pszeniczki to my dawno nie mieli. A jak? Nawozy dużo wsypnięte. No widzisz, tam od sąsiad lał. Ty, ona wygląda jakby nie urosła. Widzisz, to jest skin nieurośnięty przy tym bagnie pszenicy. Widzisz to? Ej, jo, dookoła. No. Specjalnie pewnie to dał, nie? Że ten, że wiesz, tam więcej wody było i... Dlatego Bole chciał u siebie też nieurośnięte w błocie. No to skupiszę. Dobra, wiesz co, ja mam nadzieję, nie będziemy wjeżdżać... Mam pomysł, nie będziemy wjeżdżać, tylko po prostu się ustawim gdzieś tu i wysypiam to, co? No dobra. Nie ma problemu. Ile masz? 90%? No, a ty? 80. No dobra, zajedź tu, ja zaraz przyjadę Ursusem. Dobra, ja roztworzę rurę. Wiesz co, możesz przyjechać drugim też, bo nie chcę, bo jeszcze na sprzedanie pójdzie. A ja zajadę jednym, a ty drugim i będzie fajnie. Dobrze. Wtedy mam nadzieję, że dwa zapełnimy, że tak tyle aż nam plonu da. Jo. Jezus Maria, ten Ursus ledwo z tymi daje radę. Aż tak? W ogóle przyczepki fajne znalazłem, te HL-ki. Jo, takie nie widziałem ich jeszcze, co prawda? A mi się ta PTS-ka podoba, żeby tylko ona miała takie fajne napełnianie, jedno po drugim też było spoko. Żeby co miała? Żeby się napełniała tak stopniowo, wiesz, tak. No, ten... no, to było fajne. A żeś podjechał, kurde, normalnie bajka. Bajunia. Naprawdę, mapa jest kozak. Mi się tak podoba ta mapa. Ile one w ogóle mają zbiornik, bo nawet nie spojrzałem, dwie? Co? Tony? Te forszaje? Nie, no więcej, nie? Gdzie, no mój to ławnicy ma. No ale no nie, no trochę więcej ma na pewno. Nie no, ślicznie to wygląda, kurde. Ja się wsiądę do mojego. No to chyba będzie pełno teraz. Nie no, nie chyba. No, jeszcze, no. Jeszcze zbiornik wejdzie na nią chyba. No nie no, zbiornik może jeszcze by pewno taki pusty. Pusty zbiornik. Ale te pokosy tak niby blisko siebie, ale taki swój urok mają, nie? A jo. Dobra, jadziemy dalej. Prowadzisz? Nie, jadź? Dobra, to mam wyjadę. Poczekaj. Jadź. Ja tylko rurę schowam, bo rura hydrauliczna to ja. Jak widzi, ta kukurydza nam jeszcze nie doszła. Ja jeszcze od kim przyjdzie tam trochę ten... Wspomóc ją. Ogólnie skąd wezmę przystawki do tych kombajnów, bo nie ma. Od Bizona jakiego nie ma? No od Bizona jakiego się weźmie, nie? No. Jakieś tam... Co prawda, to prawda. Ale nie, no bez kitu. Ładnie to wygląda. No, mi się strasznie podoba. Nie wiem w ogóle skąd mnie nasz taki pomysł na takie maszyny i tą mapę, nie? Chyba właśnie przez tą mapę, jak ją pobrałem, to od razu mi się skojarzyło z takim typowym PGR-em, nie? Jeszcze tylko dwa forsznity z koły i robił. No, jeszcze dwa forsznity i dwie osoby do gry i... by była naprawdę. Chociaż nie ma dwóch więcej takich fajnych forsznitów. Ostatnio wyszedł taki z taką, boże, taką brzydką z tyłu niebieską się szkarnię. Ale nawet można było kupić jeszcze dwa takie same, nie? A no to kadracja, nie? Jak Mokrzyn, fajna akcja by była. Proszę bardzo, byśmy tu zrobili Mokrzyn 15. No, no tak jak ten, nie wiem czy oglądałeś tego Kamila, film z Mokrzyna, tak jakby wiesz, tak odwzorowany w lesie. Tak. Zarąbiście to zrobić, tak podobało. Ulkę. Chyba jedyny film, który mi się podobał właśnie z odwzorowaniem Mokrzyna do tego, do 15 czy tam do 13. No, a sporo ich było. No bo kiedyś to jak młody na przykład robili, to mi się płakać chciało, jak ja to widziałem, nie? Daj spokój. A żeś tu jakiegoś dziwnego rogala zawinął? No bo ja tam trochę minąłem, tak będziemy dookoła to wsiąść. No ja myślę, że teraz się przejedziemy dookoła i już następnego razu jakoś się przetniemy gdzieś, nie? No bo tak, powiem ci trochę tak... Potem trochę tak będzie średnio to prasować w sumie, nie? A prasa ostatnio fajna wyszła, SIPMA. Ta, do której dookoła muszę do kwadratów. Do okrągłych. A to do kwadratów też ładna, widziałeś ją? No. A tylko mi się wydaje, że to były trochę pokosy za szerokie. Na kwadrat raczej, no. Trzeba je zgarnąć, może jeszcze, zobaczymy, zobaczysz. Się weźmie zgrabiareczkę i... Bio, Adam mówi się da 5 zł i... Albo nawet może nie zgrabiać, tylko po prostu jakieś dwie prasy ogarnąć i na dwie będziemy albo pracować. to masz dobry pomysł, powiem ci. Na dwie prasy ja nie widziałem dawno akcji takiej, nie? Chyba nie nagrawaliśmy nawet. Dwie prasy by ogarnął w sumie. Znalazłby coś już. Znalazłby. Jak myślisz, wjadę w to błoto, czy nie? Myślę, że wjadziesz, ale nie wyjadziesz. A myślisz, że nie wyjadę? Czemu? Takie odnoszę wrażenie. To odnosisz takie wrażenie, no to tak trochę... Trochę masz rację jednak, no. Dobry. Teraz tak, Miki, musimy mieć pomysł, jak to przeciąć. No, ty jesteś chyba w tym... Ale chyba tak jak teraz jechaliśmy, ja tak w dłużkę. A wiesz co, a jakbyśmy jeździli tak jak teraz tutaj raz przy razie? W te? No. Nie, za krótko jest. Dawaj gdzieś tutaj się przetniemy. Ja nie wiem, jak ty chcesz się przeciąć. Tak, mniej więcej. Czy nie? Dobra, jadź tak. No nie wiem, no. Jo, jadź. Tak sobie powiedziałem. No, żeby po prostu było, wiesz, jak najdłużej w sumie, ale nie nawracać, nie? Potem i tak taki kling dostanie mały, ale tam... Dobra. Ważne, żeby było fajnie pracować, nie? Jak ja... Ty, jak to... Te headery faktycznie trochę mało biorą. No, malutko. No, ale w sumie... Znaczy u ciebie akurat to tak teraz widać, bo jedziesz przez środek, tak jakby ci z prawej trochę nie brało i z lewej, nie? No, ale on tak biorą właśnie, dokładnie, nie? No nie, ale kurde, w sumie. A nie jak w 13, że pół metra z prawej jeszcze i pół metra z lewej, nie? W tych bizonach. Daj spokój, nie? Bizon header 2, nie wiem ile tam ma bizon, ile? 2? 2,60 kosa. 2,60, a bierze 4, bo nie dopracował. Albo czekaj, albo 3,10. Nie, czekaj. Dobre pytanie, ile ma bizon kosa. Nie wiem. Ja nawet nie wiem. Nie, 2,60 nie ma, więcej ma. Miki, jakbym się poprosił, nie? No. Jak dojeżdżasz do końca, teraz akurat dobrze zrobiłeś, ale że jak dojeżdżasz do końca, to chwilę przyhamuj, żeby słoma przestała lecieć, nie? Wiem. Bo wtedy to będzie fajnie... Wiem, bo potem będzie lepiej prasować. I fajnie będzie wyglądać i fajnie będzie prasować, nie? Spokojnie, takie rzeczy to jeszcze ogarniam. To nie u Adama, żeby zawracać jak porąbany. Bo jak Adam kosił, to kurde, w prawo i potem taki zawijas jest. Nie, potem to chujowo prasować. Masakra wtedy jest. Teraz się wysypię chyba, co? No, bo ja mam 75, przepraszam. Ja mam też 80. Tak, dojedziemy i ten... W ogóle no, chyba skin słomy mi się wydaje, że ta słoma jest chyba trochę podniesiona, co? No, na pewno trochę wystaje na ten, na ziemię dużo. Skin też jest zmieniony, bo to nie jest oryginalna. Nie, ale naprawdę, skiny na tej mapie są... Bella. Fantastyko. Mi się wydaje, że na tym polu zapełnimy te 3 przyczepy. Jo, na pewno te 2. No 2 na pewno i mi się wydaje, że jeszcze trochę na tą 3 wysypię. Adum mi tu pisze, żebyśmy na Skype'a weszli. O. Co on by chciał od nas? Nie wiem. Czekaj. No nie przypierdziel. Co bawisz? Na 100 razy. Ja tą pierwszą dopełnię. Dobra. Ty no podjaś. Jakoś dasz radę tutaj? Ja sobie z tamtej strony podjadę. Jo, podjedź stamtąd. Aha. Tak średnio, a nie, dasz radę. Zmieszczę się spokojnie. Adam teraz będzie mi spamił, no. Jezus Maria, żebym Ursusa nie skasował. Oj, Jezus Maria. Ile dzisiaj... Czekaj, mam pomysł. Dobra, dałem radę. Mam pomysł, poczekaj, tak. Będziesz miał potem lepiej. O, dziękuję bardzo. Czekaj, ja go ustawię może ten. Wjadę nim tutaj na środek pokosów. Bo i tak będziemy na niego sypać, nie? To potem będzie dobrze. Dobra. Ej, tu już będzie full teraz, nie? Zaraz, na tej. Jeszcze mi się wydaje, że na tamtą jeszcze też nie wejdzie. Dobra, ja już szczęście wysypany. Co, bo jak się nad headerem gra przeszła? No nie. Chciałem tak, wiesz. Proszę cię, nie wpadnij w to błoto. No kurde, mam ochotę, ty. Ciekawe czy głęboko, nie? Na końcu sprawdził. Jo. Czekaj, może Ursusem lepiej. Czekaj, jadę jednym kołem. Jo, zaryzykuj. Nie, to chyba nie jest głęboko. Jo, patrzymy, a już nie... Wpadłem, już nie wyjadę. Bez kitu, po samą dupę, nie? Forsza i utopiony. A jak? Kurde, ty, no wiesz, no takie... Ty, jak może być takie... Nie wiem, czy to zauważyłeś, ale nam strasznie równo to idzie. No? Znaczy się tak ładnie przeciął. No. Wiesz, no. Powiem ci, że... Zależy u kogo się gra, tak się gra. Aha, w sensie, no że, właśnie, to jest coś, kurde. I to jest prawda. Nie no, naprawdę, to pole będzie, po ścięciu będzie ślicznie wyglądać. No, bez hitu. I nawet mi się wydaje, że nie będziemy musieli zgrabiać tego. Nie, powiem ci, że teraz tak patrzę na to pole i stwierdzam, że chyba grzechem byłoby je zgrabić. No, jak tak ładnie pokoszone jest, to nie ma co zgrabiać. No, bez hitu. A i tak wziąłem, zobacz, weź sobie na 9, nie? I zobacz jaka ta mapa jest mała. Czekaj, bo już sobie... Oluju! Ej, ja myślałem, że ona większa jest ogólnie. Malutka jest naprawdę. Takie gospodarstwo, takie losy ma na kieszonku wypieprzone wielkie. Bo jest dużo, strasznie dużo pól kukurydzy. Ale jest taka mała, bo ona jest taka fajna ściśnięta, wiesz? No, właśnie widzę. Ale pola ma takie fajne, niekształtne. Mi się takie podobają. Jak na, coś jak na czeskie, nie? No, taka mini czeska. Mini czeska, właśnie, dokładnie tak. To samo chciałem powiedzieć. Mini Czech Map. Bez klitu, nie, ładna, ładna. Wiesz co, jak zapełni mnie, tego pierwszego, to nie pojedziemy wywyźć, tylko co na końcu zjedzie mnie. Dobra, dobra, nie ma problemu. Może wejdzie wszystko w te wszystkie te dwa zestawy. Myślę, że w sumie teraz mieści. Mam jeszcze jedną PTS, ale nie kupowałem jej. Ogólnie mam dużo Ursusów tutaj wgrane. Nie wiem, czemu mi się strasznie ta trawa na tym ściernisku podoba. No, taki oddaje trochę uroku. No. Swojego. Jakby nie patrzeć. Dobra, teraz ja tarikuję. Nie jest głęboko, nie? Hmm. Nie. Luzik. Bagno wysuszone już. To jest takie tylko dla pizzu bardziej, ale ładnie wygląda, nie powiem. Bardzo ładnie, mi się też właśnie strasznie podoba. I ten motyw właśnie z tym zbożem nieurośniętym też spoko, że tak podmokłe i że ten, no to też ogarnięte, nie ma co. Tylko aczkolwiek, no, mogłoby jednak się wpadać, nie? No, akurat tak co, ale Bolek te błota fajne robi, to akurat nie ma co, bo tam jak się wpadnie, to już, no, ciężko jest wyjechać. A wiesz co mnie zastanawia? No. Czy ta mapa była w 13? O kurde, ciężkie pytanie. Bo szczerze nie pamiętam, jeżeli była w 13. Ja też nie, na pewno. Chyba, że miała takie same, może... Nie, może nie, sorry. Nie, pomyliłem mapę. Nie ale wiem. Chyba nie było jej. Ale Gotpo ma naprawdę wyrąbane, takie dosyć duże, nie? No. Dawaj może raz przy razie, to skosimy ten mały dżędzelek. Tak myślałem też. Bo takich jak tak tam jechać. Czemu ty zawsze jak dojeżdżasz, to wyłączasz cały header? Wiesz co? No? Nie wiem. Bo ja zawsze mam ustawione na ten, na kombajn. Tak samo mam z maszynami, wiesz, jak jadę z maszyną, na przykład z prasą, to zamiast podnieść tylko podbierak, to ja wyłączam. Aha, no spokojnie, tylko tak się tylko pytam. Nie wiem czemu, ja już tak wiem, że nie powinno się tak robić, ale to... Znaczy wiesz, to zależy, nie? Wiesz co, ja teraz tu wykręcę w prawo, a ty przejedziesz dookoła tego bagna, co? Okej. Nie mam problemiku. Poczekaj, niech przestanie mi lecieć. Dobrze. Ja sobie przejadę przez to bagno. Ja. Tak tutaj trochę takiego zawijaska tutaj zrobimy, żeby takiego trochę było jednak trochę ciężej prasować, widzisz takie. No. Takie trochę zagwozdka. Ło. Jać. Dobra. Kurde. A teraz, jak to teraz tu siąść? Poczekaj, to dobre pytanie. No jadę za tobą chyba i będzie... Jadź za mną, to normalnie. I będzie ten... będzie dobrze. Tam na raz weźmiesz? Mijaczka zrobiłem. Aż mnie serce zabolało. Zaraz prawie. Ja myślę. Mateusz. Zraniłeś moje serce. Jak to się mogło stać? Bez kitu. Oho, tutaj się zakończyło i dziękuję. Ja go wezmę tego mijaka. Dobra. Tylko weź tak spróbuj zrobić, żeby ta suma na pokos poleciała, nie? Wiem. Ci powiem, całkiem przyjemnie nam wyjdzie, nie? No tak powiem ci, że myślałem, że będziemy się nudzić na tym polu, że ono takie większe ogólnie jest. Nie, specjalnie wziąłem takie mniejsze na początek. Ale powiem ci, że idzie to sprawnie dosyć nawet, wiesz, tak... No ubywa pola, no powiedzmy tak. No już taki mały kawałeczek nam tutaj został z tej strony tylko. No. Bardzo miło. Przyjemnie. Dobra, Jezus Maria, jak się jąkam, dojadę do końca. Krucha. No. Kukurydza wiek puściła. Pust. Jak żyć, pani Beato? Teraz jak jest pani premier, a nie panie premierze, nie? No. A ja nadal nie wiem, gdzie to było, skąd wy to znacie? No taki kumpel, taki leśniak tak gadał. A. Tak, jesteśmy na imprezie, czy tam gdzieś, Ale wiesz co? Ale mi się wydaje, że to gdzieś w internecie było, bo u mnie w klasie... Może. Jak ja to w klasie powiedziałem, to wszyscy tam, wiesz, zaczęli powtarzać i się śmiać z tego, nie? Spoko. Dobra, to się wysypie w sumie, bo 70%. Wiesz co, syp już na tego, na PTS-kę. Dobra. A ja się... Teraz już możesz header wyłączyć. Jakoś nie, ja w ogóle nie lubię wyłączyć headerów, naprawdę. Nie? Nie, niby przysypaniu zależy, czy włączają, tak... Różnie, przynajmniej no jakby jak długo się wysypuje, no to wyłączają, ale jak ten to tak... Kurde, jak te pokosy tu fajnie wyglądają. Oj, tak widaśnie. Ale mi się nie zmieściło, ty. O matko boska. A na tą PTS-kę wejdzie. Też mi się tak wydaje, to jest dosyć pojemna ona jest. Dobra. Zdradziłaś? Kurde, nie. Ostatnio oglądam tego. będzie pan zadowolony, nie? No. I tam właśnie się śpiewał mechanik chryzantem, nie, 4 razy po 2 razy śpiewał se. Aha, bo oni mają te kamery tam, nie? Zamontowane. Tak, zapomniałeś? Jo, bo miałem na kombo ustawione. Strasznie szkoda, że na tej PTS nie sypie się najpierw na jeden, a potem na drugi, no. Nie? Mekowo by to też wyglądało. No to chyba to zbytnio tak się nie da zrobić, co? Nawet. Znaczy wiesz, to by musiałoby być jakoś, jako 2 przyczepy, nie? W ogóle. No. Nie, ale PTS-ka całkiem sympatyczna. Oczywiście. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę. No i już na tylko kilka przyjazdów nam zostało. Jo, to moment poleci. Bez to myślałem, że to będzie dłużej trwało. No w sumie chyba trochę źle pojechałem, ale... Czemu? No bo powinniśmy tak ten... z drugiej strony jechać. Ale... No tak, no ale dobra, już teraz tam wiesz. Trudno. No mogliśmy raz przy razie jechać, nie? No. Ale to nic. Nie strzeliłem. Ja nie załapałem. A i tak ładnie wygląda i tak. Ja pojadę prosto. Przyspiesz. Jadź. Dobra. Ło. Weźmiesz... A nie, nie weźmiesz chyba tam na raz już. Nie, nie, bo tu się rozszerza trochę chyba. Jo, taki jest. Półksiężyc jest taki. Nie, taka... Jak bioderka takie, wiesz, takie... Jak to była sylwetka kobiety, tak... Albo... tak, dokładnie, dobrze mówisz. I się dogadali. Jo, Polacy. Wezmę na raz. No, no widzisz, po junie. A, ledwo. No i na PTS-kę wejdzie, więc nie trzeba ściągać żadnej pomocniczej przyczepy. Najważniejsze. Wysypiam się z jadziem i... Jeszcze zobaczymy w ogóle, gdzie wysypywanie jest. No, no. Masz mnie to ciekawi. Opa. Jezu, jak to pole fajnie wygląda. No. Trochę zbiorniku jeszcze było, 1,5 tony jeszcze namuciłem. Dobra. Dobra. Załączamy koguta. Ja też. Szykujemy się do wyjazdu powoli. Teraz ja pojadę pierwszy, proszę bardzo, tutaj o. Możecie teraz podziwiać mojego Forschmitta. Zobacz jaka kukurydza ładna. Widzę. Dobra, teraz uwaga. 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 Jest tutaj, jest łażaga. Powoli. O! Chyba nawet nie zahaczyłem zbytnio mocno. Oj, pierunie. Zahaczyłeś? Jo. Ale to tylko tak lekko. Ma kierunek? Ma. Bajunia. Gdzie je te forcznity? A tam gdzie stały. Albo możesz tu ładnie wcofać pod ten. Ej, ty masz też takie wrażenie, że jak w kabinie jedziesz, tak buja nimi? Tak do przodu, do tyłu, nie? No. No, no, buja trochę. Ale to fajnie wygląda znowu. Tak, znaczy, no tak fajnie, no tak. Tutaj miarę... ładnie wyglądać. Jo, weź tu wstaw koło mnie. A nie, jego cały czas tak buja, ty. Buja całego go, no. A, bo jak header masz podniesiony, jakby tak przeważało go. Ale weź, beka w sumie jak się jedzie. Jak podnosisz tak... i weź jak opuszczasz, to go tak mocno buja. No, ej, to bekowe jest, bez fajne, tu. No. Ładne, dobra. Ładne, to mi się podoba. Chociaż się zjadziem tymi. Tak. Ursusami. Którego bierzesz? Ja jadę czerwonym. Ja biorę żółtą strzałę. Z okna. Otworzę. Czekaj. Ja też mogę otworzyć. O, teraz sobie okno otworzę. Na shifcie szybę. Chyba masz, nie? Czy albo na kontrol. Nie, na spacji. Na spacji? Ja mam na shifcie. Mam na spacji. Otwieram, żeby mi tu muchy naleciały. 1 i podłoga. Przecież co to ja tu mam, 9 stąd. Ja mam 17,5. Boże, jak to są kopci ten twój. Jaka chmura. Matko święta. U mnie aż taka? Nie, no, były trochę mniejsze. Nie, u ciebie aż tak nie, twój ma zdrowszy silnik. Mój ma turbo jeszcze. Tym też chyba ma. Ja tym też ma, no. Tak. Każda 16 ma turbo. To 16 Anta, bo to jest 16, dobra. Anta 12 będzie 4 tak na początku. Mam kierunki w przyczepę? To czekaj, bo się zapoznałem dogłębnie z mostkiem. O. Dałem jakąś zmorę tych mostków, nie? Powiem ci, każdy mostek, każde wszystko muszę walnąć. Ale tak delikatnie. Nie wiem, czy masz, a ja czy mam? Ja nie mam. Teraz powinno znaleźć wysypywanie. No, gdzie pewnie zboże leży. Widzę jakieś ładne sypy. Jo, tam takie fajne animacje zboża były, jak spada. I to pewnie będzie tu. Albo nie? W drugiej stronie też takie są. Uuuu! A! Ja znowu! Jak to sypie? O Boże! O Jezu! Chyba... Ej, przestawiło się! No! Jak? Dobra, czyli przyczepa ogólnie ładna, ale coś ma nie tak z sypaniem. Oj. Ale to bojkowo wyglądało. Co to jest? Jak to sypie? Ale zobacz, to się na końcu tak ładnie ustawia. No. A bo... Ty, jaka fajna to urosła ta. I to pewnie po jakimś czasie się ten... U mnie ładnie. Nawet podzielone jest sypanie na dwie komory, ty. No. Proszę bardzo. Ciekawe, czy to zniknie ta kupa, czy to po prostu ten... No zniknie, ale beka. Fajne, fajne, naprawdę, bardzo fajny pomysł. Mi się to bardzo podoba. No Miki tu jeszcze zajedzie i będziemy kończyć ten odcineczek. Także ja myślę, że Miki 1200 łapek w górę. Jo, spokojnie będzie. 1200 łapek w górę i lecimy z kolejnymi odcineczkami, bo naprawdę seria super. Maszynki super, mapa super i Miki jest też super. Tak. Także do następnego odcinka, który miejmy nadzieję już niedługo. Pozdrawiamy was serdecznie i trzymajcie się. Chciałbym się serdecznie pożegnać szanowną widownią i zapraszam na kolejne odcinki. Tak, dziękujemy. Cześć. Na razie.